Witam serdecznie. Myślę, że jeśli ktoś dojdzie, no to dojdzie. Tym razem nie będzie przedmowy dyrektora, czy tam kierownika Bogdana, bo jest chory, więc konfrontujecie się tylko ze mną oraz prowadzącymi. I witam was serdecznie na kolejnej odsłonie cyklu wykładów monograficznych. Tym razem skupimy się bardziej na tematach związanych z architekturą. Przed państwem Agata Woźniczka, architektka i urbanistka, absolwentka Politechniki Wrocławskiej, gdzie teraz jest także na studiach doktoranckich i bada przestrzenie publiczne XXI wieku. I razem z Mateuszem Adamczykiem Agata tworzy pracownię Budcud, którą być może słyszeliście o niej. Jest to raczej znana firma, projektująca też dużo dla kultury, dla instytucji, muzeów, sztuki. I o tym też będzie ten wykład. Agata opowie nam trochę o tym, co to znaczy projektować dla instytucji, o wyzwaniach z tym związanych. Jej wykład konkretnie jest zatytułowany Projektowanie dla kultury, konteksty, wyzwania, przygody. I jeszcze z ogłoszeń parafialnych chciałam powiedzieć, że dzisiaj będziemy się pilnować bardzo czasu, żeby to się skończyło o 14:30, bo z tego co wiem, studenci, doktoranci mają jakieś spotkanie w galerii ASP, więc będę tego pilnować. Agata, teraz oddaję ci głos. Okej, dziękuję. Więc tytułem wstępu Budcud, który prowadzę z Mateuszem, zapisuje też naszą filozofię projektową w nazwie. I ta nazwa jest nawiązaniem do bonanzy lat 90. i początków kapitalizmu w Polsce, kiedy zawsze przyrostki albo przedrostki w nazwie firmy sugerowały to pole ekspertyzy. Więc tutaj u nas jest ten bud odbudowania, tak jak właśnie te wszystkie interbudy, hembudy, maxbudy. I to sugeruje, że właśnie zajmujemy się projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym. A cud jest od cudowania, bo wierzymy, że architekturą możemy zbudować lepszą przyszłość. I nasze początki może nie są tak do końca standardowe jak na historię polskich pracowni architektonicznych, bo nie praktykowaliśmy albo nie pracowaliśmy zbyt długo w polskich pracowniach, dużych pracowniach projektowych, nie robiliśmy tam uprawnień, ale od razu po studiach zdecydowaliśmy się na założenie własnej praktyki. No i zdecydowały o tym doświadczenia praktyk zagranicznych, gdzie jednak metodologia pracy jest inna, środowisko pracy też jest o wiele ciekawsze i takie bardziej optymistyczne. No i po powrocie z tych praktyk z Danii i Holandii nie potrafiliśmy znaleźć żadnego biura w Polsce, które by nam zapewniało taką samą atmosferę pracy i tak samo ciekawe projekty, więc postanowiliśmy pracować na własną rękę. I jak to zazwyczaj bywa przy zakładaniu firmy czy w młodej pracowni, na początku jest tych zleceń mało, więc skupialiśmy się na opracowywaniu konkursów w różnych skalach. Były to konkursy ideowe, na pojedyncze obiekty, na budynki, ale też na projekty urbanistyczne czy też strategie w skali miast. Kilka z tych konkursów udało nam się wtedy wygrać, ale z młodymi pracowniami i pierwszymi miejscami problem jest taki, że mało kto ufa w to, że taki projekt można dowieść z sukcesem do realizacji. Więc te nagrody pierwsze, mimo że właśnie nasze projekty były doceniane, no to one się rozmywały w którymś momencie. I ze względu może też na tą świeżość myślenia, czy na właśnie sposób podawania, w tamtych czasach dość inny od pozostałych prac konkursowych, zostaliśmy zauważeni przez środowisko kultury i właśnie te instytucje muzealne, kulturalne stały się dla nas takim naturalnym partnerem dla pierwszych prac. Jak zastanawialiśmy się, czemu tak się stało, to wydaje nam się, że
Instytucje kultury zazwyczaj są otwarte na takie świeże, zaskakujące pomysły. Nie boją się testować różnych rozwiązań, które powiedzmy, że takie bardziej uznane instytucje mogą mieć opory przed ich zaakceptowaniem. Tutaj dużą rolę odegrał też nasz wiek, bo i kuratorzy, i producenci, i artyści też byli w podobnym wieku do naszego, więc dobrze się dogadywaliśmy. No i też możemy tu zwrócić uwagę na to, że architektura wystawy czy praca dla instytucji kultury to zazwyczaj są projekty tymczasowe, którymi tacy poważni architekci nie chcą się zajmować, no bo architektura powinna być na wieki, a nie na kilka miesięcy. No i tutaj musieliśmy też pracować z budżetami, które wydają się być trudne, znając właśnie realia pracy w takiej typowej deweloperce, znając kwoty, koszty wykonawców i tak dalej. Więc tutaj ten nasz optymizm i chęć eksperymentowania sprawił, że zaczęliśmy naszą praktykę projektową rozszerzać od właśnie tych konkursów po różne prace dla instytucji kultury. I pierwszą wystawą, jaką zrobiliśmy, jest wystawa o kontakt improwizacji. Przyjdźcie, pokażemy wam, co robimy. I była to wystawa kuratorowana przez Katarzynę Swobodę i odbyła się w MS2. W Łodzi. I dla tej wystawy zaprojektowaliśmy takie maszyny, urządzenia do improwizacji, jakby maszyny do ćwiczeń z improwizacji, na których i tancerze, którzy na czas tej wystawy przejęli przestrzeń MS2 jako swoją salę ćwiczeń, to i tancerze mogli ćwiczyć wybrane ruchy, studiować pewne figury, które znali właśnie od nowojorskich prekursorów tego typu tańca, no ale też zwiedzający wystawę, poza oglądaniem filmów o kontakt improwizacji, zapisujących występy artystów, mogli sami zacząć tańczyć w muzeum. No i nam bardzo się spodobało to, że ta wystawa wyłamywała się formatom typowych wystaw muzealnych, gdzie zazwyczaj nie można dotykać dzieł, a tutaj można było się na nie rzucać, po nich skakać i tak dalej. No tu porażką tego projektu było to, że nie zdążyliśmy wyprodukować wszystkich urządzeń na czas i powstała ich tylko część, ale na przykład były te elementy dmuchane, były właśnie takie miękkie krajobrazy, czy też materace do skakania. Jednak część elementów została w magazynach muzealnych, bo nie była obtapicerowana na czas otwarcia. No i wydaje mi się, że to był taki pierwszy może sprawdzian tego, albo sugestia tego, jak na co trzeba zwracać uwagę przy projektowaniu wystaw i jak też pracować z procesem produkcji wystawy, żeby ona się do końca udała. No ale tutaj muzeum było z nas zadowolone i po skończeniu tamtej wystawy w 2013 roku dyrektor Jarosław Suchan i zespół kuratorów zaprosił nas do pracy nad aranżacją kolekcji stałej, czyli Atlasu Nowoczesności. To było w 2014 roku. Ten atlas w formie nieco zmienionej stoi tam do dziś. Nie wiadomo oczywiście, co się teraz z nim stanie, ale przez to, że sprawdziliśmy się może w takim mniej standardowym formacie projektowania wystawy, tutaj naszym zadaniem było zinterpretowanie Atlasu Mnemozyne Abi Warburga i zapisanie właśnie tej teorii chmur pojęciowych w kompozycji przestrzennej. Więc na trzech kondygnacjach znowu MS2 w Łodzi zapisaliśmy 14 grup pojęciowych, wychodząc właśnie od instytucji, przez autonomię, kapitał, maszynę, miasto, eksperyment, postęp, propagandę,
rewolucję, emancypację i tak dalej, aż ku pięknej katastrofie, to te wszystkie tematy zapisaliśmy jako zespoły takich tektonicznych, trójwymiarowych kompozycji, które miały zapisywać i relacje między dziełami, ale też relacje między poszczególnymi grupami. No i tutaj dla nas to był duży sprawdzian umysłowy, żeby nadążyć też nad dyskusjami kuratorów, które były bardzo specjalistyczne i żeby zrozumieć ich założenia i te napięcia, które oni diagnozowali między kolejnymi tematami i zapisać je właśnie jako architekturę wystawy. No i dla nas ważne też było to, jak wygląda istniejąca przestrzeń MS2. Jak widać tutaj jest to przestrzeń dość problematyczna przy projektowaniu wystaw, bo jest to przestrzeń niska i też zaaranżowana czy podtrzymywana wieloma kolumnami, które bardzo często przy poprzednich wystawach, jak widzieliśmy, psuły tą aranżację, bo bardzo się od niej wybijały albo właśnie nie pozwalały na wprowadzanie różnych układów, które mogłyby być efektywne dla danej wystawy. Dlatego tutaj ciekawe jest to, że te białe kolumny, one dosyć dobrze wpisały się w te tektoniczne kompozycje każdej z grup pojęciowych i w pewien sposób, no, można powiedzieć, że znikały w tej przestrzeni wystawy albo też były uznawane za kolejne elementy właśnie tych walk grup z Atlasu Mnemosyny. I my często pracowaliśmy nad takimi wystawami, gdzie musieliśmy grupować obiekty w różne zbiory, no i właśnie pracować z tymi zbiorami. Atlas to była taka pierwsza wystawa, a jedna z kolejnych, którą otworzyliśmy w zeszłym roku, to była czasoprzestrzeń zbioru Muzeum Architektury, gdzie Muzeum Architektury pokazywało swoją kolekcję dzieł sztuki. I tym razem kuratorka Małgorzata Dewosz-Cuber chciała te dzieła pogrupować, poklasyfikować w te kolejne tematy, takie jak układ otwarty, przestrzeń zwielokrotniona, nowe konstrukcje, horyzonty czy skala, ale nie chciała, żeby one ze sobą prowadziły dialog, czyli musieliśmy zaznaczyć te istniejące grupy, ale bez pracy nad tymi, jakie one mają do siebie stosunek. I przestrzeń Muzeum Architektury to znowu jest przestrzeń bardzo trudna, tym razem nie jest niska i przesiana kolumnami, ale jest to przestrzeń, dawna przestrzeń kościoła z nawą główną i prezbiterium. I zazwyczaj wystawy w tej przestrzeni są dosyć podobne do siebie. Nacisk się kładzie albo na właśnie tą przestrzeń nawy głównej, albo na prezbiterium, która jest zawsze trochę puszczona i jest takim aneksem do wystawy, zazwyczaj odczytywanym jako mniej istotny. No i ze względu też na istniejące przypory i taką podłużną przestrzeń, zwykle wszystko się rozgrywa na obwodowych ścianach i ewentualnie na stołach ekspozycyjnych. My tutaj chcieliśmy wprowadzić trochę inną architekturę, w pewien sposób nawiązującą do charakteru dzieł w kolejnych grupach. Stąd kolejne figury wprowadzone właśnie w przestrzeń kościoła/muzeum i stąd kolejne materialności, które w ramach ograniczonego budżetu staraliśmy się do tej wystawy wprowadzać. Czyli do część o skali chcieliśmy odrealnić i wprowadziliśmy tam taką ścianę obłom z mlecznego przeziernego PCV, żeby odciąć nas od tego bardzo zdefiniowanego, zabytkowego kontekstu. A na przykład horyzont, no to już tak dość oczywiście nawiązaliśmy do tematu, wprowadzając ściany ekspozycyjne w proporcji właśnie takich horyzontalnych linii.
I tak wyglądała ta, tak wyglądały te kolejne grupy. Dla nas było właśnie ciekawe też to, że z poziomu prezbiterium można było przyjrzeć się całej kompozycji wystawy i zrozumieć, że jest ona zapisana w tych kolejnych zbiorach. Co w MS2 było trochę inne, bo tam odczytywaliśmy bardziej te napięcia między grupami i powiązania między nimi, a tutaj raczej widzieliśmy te osobne zbiory. No i ostatnią z takich wystaw zorganizowanych wokół mniejszych tematów, mniejszych zbiorów jest wystawa Fotografika w Muzeum Fotografii tutaj w Krakowie. Ona jeszcze trwa. Możecie ją zobaczyć, jestem bardzo ciekawa, co o niej sądzicie, więc jeśli się tam wybierzecie, to możecie mi dać znać. Jest to wystawa, która na bardzo ograniczonej przestrzeni musiała wpisać 150 dzieł, też pogrupowanych na tematy. Tutaj tych tematów było 7. No i pracując nad wystawą, znając ograniczenia przestrzenne i ilość prac, które musimy zapisać, postanowiliśmy zdecydować się na bardzo prosty układ tej przestrzeni i stworzenie takich kolejnych korytarzy czy też amfilad przeprowadzających nas przez kolejne strefy tej sali ekspozycyjnej, dzielących ją na mniejsze części. A grupy tematyczne staraliśmy się wydzielać detalami. I stworzyliśmy taką wystawę, powiedzmy, szkatułkową, gdzie właśnie kolejne zbiory wydzielają detale. No i tutaj jest punkt wyjściowy wystawy, czyli dwa manifesty Buchaka i Hardwiga. I tą część postanowiliśmy wyróżnić innym materiałem stosowanym na typowej ściance ekspozycyjnej. I tutaj tło do tych dzieł wykończyliśmy płótnem, o dość grubej gramaturze, ale też w miarę przeziernym, tak żeby wszyscy odwiedzający tą wystawę mogli zauważyć tą teksturalność, która nawiązywała też do charakteru zdjęć Buchaka i była właśnie tak, rozpraszała światło i wprowadzała pewną miękkość tej wystawy. No i kolejne grupy już wydzielaliśmy znowu i kolorami nawiązującymi do kolorów używanych w katalogach związanych właśnie z fotografią artystyczną polską i też kolejny raz charakterystycznymi ekspozytorami. Więc mieliśmy tutaj ruszt taki bardziej przestrzenny, wydzielający jedną z grup tematycznych. Mieliśmy zasłonę, która zmiękczała nam odbiór tej grupy dotyczącej kobiet w fotografice, ale też na przykład ekspozytor przestrzenny, który miał zwracać największą uwagę na takie najważniejsze dzieła według kuratorów fotografiki i fotografii artystycznej. A więc tutaj te grupy wydzielaliśmy już nie przestrzenią, ale właśnie detalem i wprowadzaniem koloru. No i nad tą wystawą pracowaliśmy z Damianem Nowakiem, który zazwyczaj zajmuje się grafiką, ale właśnie tutaj też pracował z nami nad tą aranżacją przestrzenną, wprowadzaniem koloru i rozróżnianiem detalem właśnie tych kolejnych grup. No ale właśnie wystawy wymagają czasem, to trzeba, właśnie to jest trudne do decyzji, należy to dostosować do kolejnych projektów, bo projektowanie wystaw wymaga albo właśnie takiej pracy z detalem i poszukiwania tego wysublimowanego, znaczącego coś detalu, albo takich wielkich gestów. No i taki wielki gest zaproponowaliśmy na festiwalu Warszawa w budowie. To akurat był projekt niezrealizowany, który powstał podczas początkowych prac na Warszawę w budowie 8. No i co jest ciekawe na festiwalu Warszawa w budowie, to jest to, że zazwyczaj
aranżacja wystawy tam jest jednym z eksponatów. I jest to festiwal, który naprawdę pozwala architektom aranżacji wyszaleć się, jeśli chodzi o scenografię, zaproponować jakieś bardziej śmiałe propozycje i też często stara się je zrealizować. No, my mieliśmy szczęście, że pracowaliśmy nad Warszawą w budowie dwa razy. No i tutaj dla tej Warszawy budowie 8 na etapie konkursu, który zakładał, że ta ekspozycja odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Muzeum Techniki, zaproponowaliśmy takie transformersy zapisujące właśnie czasy transformacji. No i tutaj właśnie ten transformers górno-lewy. To była taka kompozycja sposobów zamieszkania od czasów komunizmu aż do teraz, a właściwie kuratorzy zamknęli te czasy transformacji na dojściu do takiego marzenia o dworku polskim w stylu no właśnie lat 2000 jeszcze, marzeń o tym, że wszyscy jesteśmy potomkami pana Tadeusza, więc tutaj zaczynaliśmy od takich małych mieszkań jeszcze w blokach z wielkiej płyty, przechodząc przez apartamenty i takie dziwolągi deweloperskie, aż właśnie do tej ostatecznej aspiracji, czyli tego własnego dworku. No i w innych salach również proponowaliśmy transformersy. Ten był związany bardziej z architekturą mieszkaniową, a pozostałe już ze strefami zamieszkania, z detalami rozwiązań wnętrz. No i projekt był już gotowy i mieliśmy już zakontraktowanego wykonawcę i rozmieszczone dzieła, ale miesiąc przed wystawą okazało się, że Muzeum Techniki bankrutuje i nie możemy zrobić w nim wystawy, więc muzeum i Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy zaczęło poszukiwać nowej przestrzeni, gdzie możemy tą wystawę zrealizować. I właśnie z takich socrealistycznych, w pewien sposób monumentalnych wnętrz przenieśliśmy się do studia fotograficznego PINAP, które było też przestrzenią poprzemysłową, nie do końca zdefiniowaną, no ale też dającą nam duży potencjał do wprowadzenia po raz kolejny takiej znaczącej, dużej struktury. No i ze względu na to, że wystawa nosiła tytuł Wreszcie we własnym domu, to zdecydowaliśmy się tutaj wprowadzić zwiedzających i wszystkie dzieła pod wspólny dach. No i tu mieliśmy kilka dni na opracowanie koncepcji dosłownie, chyba niecały tydzień, później ze dwa tygodnie na zrobienie projektu wykonawczego i rozpoczęcie budowy, więc musieliśmy tutaj się też zastanowić, jak strukturę, która wiemy, że zadziała, czyli która będzie dużą strukturą wypełniającą całe to studio, zbudować na czas. Tutaj postanowiliśmy wykorzystać materiały łatwo dostępne, łatwe do montażu i łatwe też do demontażu i recyklingu. Więc dach, który zaproponowaliśmy, został zbudowany z kartonu, co jest też komentarzem pewnym do właśnie tych różnych naszych marzeń o własnym domu z dwuspadowym dachem, jeszcze pełnym właśnie lukarn, wykuszy i tak dalej. No i właśnie te wszystkie lukarny i wykusze, one też wydzielały nam strefy wystawy, obnażały właśnie, czy pokazywały ten pewien żart znaczeniowy, bo było widać też dociętą linię kartonu. No i spod tych otworów też przezierała konstrukcja, podkonstrukcja tego dachu, typowa, którą możemy zobaczyć często w polskim krajobrazie, jeśli przemierzamy kolejne miasta czy województwa. Właśnie zazwyczaj widać tam na tych budowanych domach o dwuspadowym dachu takie konstrukcje pokryte, dwuspadowe dachy pokryte tym widaronem w charakterystycznym zielonym kolorze. I tutaj też nam zależało na tym, żeby nawiązywać
do tego, co widzimy za oknami właśnie w przestrzeni wystawy. No i tutaj mieliśmy tylko do zagospodarowania element, który nie mógł zniknąć z tego studia fotograficznego, czyli cykloramę do robienia zdjęć, ale wykorzystaliśmy ją do tego, żeby wprowadzić tutaj taką kompozycję z kolejnych posadzek. To jest pewne nawiązanie do naszej poprzedniej pracy, do naszej poprzedniej koncepcji dla Warszawy w budowie. No i właśnie ta cyklorama stworzyła nam taką zakrzywioną przestrzeń, trochę jak w Incepcji, no i też domknęła kompozycję przestrzenną pod dachem. I rok po Warszawie w budowie 8 pracowaliśmy też nad kolejną edycją Warszawy w budowie i tym razem tutaj wystawa i miała komentować treść, czy aranżacja wystawy miała komentować jej treść, ale też miała być makietą zmian, które nastąpią na placu Defilad w Warszawie. Ponieważ jak wiecie, to może przewinę do tego zdjęcia, jak wiecie, plac Defilad zostanie teraz placem centralnym. Tutaj w tej części już jest budowane Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest prawie skończone. W tej strefie będzie też Teatr Rozmaitości, a po drugiej stronie placu, według planu zagospodarowania, mają powstać takie lustrzane struktury, lustrzane kubatury, które prawdopodobnie będą budynkami instytucji Urzędu Miejskiego, ale właśnie zdefiniują na nowo ten plac centralny, który teraz jest dzikim parkingiem, miejscem manifestacji, ogólnie przestrzenią, którą bardzo trudno scharakteryzować, a po prostu po tej całej inwestycji, po przeprowadzeniu tych kilku inwestycji, zmieni się w bardzo zdefiniowany plac miejski. I w ramach prac nad właśnie Warszawą w budowie 9 pracowaliśmy nad tym, jak za pomocą tymczasowej scenografii zapisać te zmiany i zapisać nową kubaturę tego placu. I tu zdecydowaliśmy się na użycie trzech takich środków, z którymi pracowaliśmy, wielkoformatowej grafiki, która pojawiła się właśnie na powierzchni tego nowego placu centralnego i ta grafika to były nałożone warstwy kolejne nałożone warstwy różnych placy, takich słynnych urbanistycznie placy z całego świata, które miały właśnie wskazywać na referencje dotyczące i funkcjonowania, i skali, takie na przykład jak Trafalgar Square, plac ten w Sienie główny i plac z Nowego Jorku, ten najbardziej znany, właśnie zapomniałam, przepraszam was, nie mam go w głowie. W każdym razie były to różne place, które wskazywały na referencje. Kolejnym środkiem, który wykorzystaliśmy do manifestacji kubatury Placu Centralnego, były baugeszpany, takie tyczki używane często w Szwajcarii, po to, żeby zamanifestować przed rozpoczęciem budowy jeszcze charakter, wysokość nowych kubatur, które będą wprowadzane do przestrzeni miast i miasteczek. No i my tutaj nie użyliśmy tych baugeszpanów, tak jak w Szwajcarii, wytyczając wysokości i charaktery kubatury nowej, ale wyznaczając ściany placu, czyli tak jakby użyliśmy ich do wyznaczenia rewersu. I po to, żeby właśnie ta górna wysokość budynków była jednak widoczna, zdecydowaliśmy się nie na użycie takich subtelnych znaczników, z których korzystają Szwajcarzy, ale na zaakcentowanie tych kolejnych narożników placu flagami autorstwa Sławka Czajkowskiego z Bioka, na których on zapisał za pomocą takich ikon jakości, wartości, które powinien ten nowy plac centralny mieć.
I poza właśnie tymi dwoma środkami stworzyliśmy jeszcze taki pawilon archeologiczny, stanowisko archeologiczne, w którym odbywały się zewnętrzne spotkania z różnymi artystami, kuratorami, też osobami opowiadającymi o tych zmianach w przestrzeni urbanistycznej. I ten pawilon, on zawierał w sobie kolejne elementy, które widzicie na tej małej makietce, i to były elementy wyciągnięte bezpośrednio z projektów Pfeiffera. I to były, to jest właściwie w 1:1 taka makieta podcienia, który już teraz jest wybudowany, no ale który możecie zobaczyć od ulicy Marszałkowskiej. A tutaj fragment trybuny, która będzie elementem zabudowy teatru. No i poza właśnie tymi elementami związanymi z nowymi budynkami, w przestrzeni tego archeologicznego pawilonu zapisaliśmy też takie nawiązania do architektury Pałacu Kultury i Nauki. Wprowadziliśmy tam taki przeskalowany żyrandol, może nie ze szkła murano, tak jak, albo nie fajansowy, tak jak widzimy często właśnie w różnych holach i korytarzach PKIN-u, ale taki bardziej minimalistyczny i abstrakcyjny. No i też wprowadziliśmy pod dach tego naszego pawilonu kolumnę właśnie żywcem wziętą znowu z Pałacu Kultury i Nauki. I te nawiązania, czy te nasze wprowadzenia miały też sugerować, że na placu, na tym nowym placu centralnym powinny się znaleźć elementy, które nawiązują i do aspiracji miasta Warszawy jako takiego nowoczesnego, współczesnego organizmu, chcącego eksponować właśnie też tą sztukę współczesną, ale też aspiracje połączenia się z tradycją i jednak nie wprowadzania takiej strategii, że musimy teraz wyburzyć Pałac Kultury albo że należy go przysłonić innymi budynkami, żeby stracił znaczenie, ale że powinniśmy to dziedzictwo otrzymane w darze traktować na równi właśnie z tymi aspiracjami przyszłościowymi. I tak wyglądał ten plac z tarasu widokowego. No i wydaje nam się, że te kolejne elementy dobrze się sprawdziły jako właśnie scenografia i wystawy, i dyskusji okołowystawowych, no i też właśnie jako taka wielkoskalowa makieta zmian na różne sposoby tłumacząca, jak plac centralny będzie wyglądał. No i to jest, to był taki przykład wystawy, na której pracowaliśmy bardzo mocno z zastanym kontekstem, a inną pracą, która też ten kontekst interpretowała dość wyraźnie, jest praca nad pawilonem festiwalowym 25. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, gdzie pracowaliśmy na Kazimierzu i chcieliśmy w tym pawilonie tymczasowym, wystawowym zapisać też charakterystyki przestrzenne Kazimierza. I tak jak na tym zdjęciu widać te kolejne akumulacje brył z różnych czasów, o różnym wykończeniu, o różnym charakterze, które tworzą nam zawsze te tła, te perspektywy widokowe, no to tak samo chcieliśmy pracować z naszym pawilonem festiwalowym, z ambicją taką, żeby on tworzył też mikrokosmos różnych aktywności i działań, ale też właśnie, żeby miał taką moc tworzenia tymczasowych społeczności opartych o funkcje, ale też właśnie o tą wspólną celebrację kultury żydowskiej. No i było, spacerując po Kazimierzu w tamtych czasach, bo teraz trochę się zmieniło, zauważyliśmy, że mimo że są na Kazimierzu różne place publiczne, to one są albo zdegradowane, albo totalnie przejęte przez parkingi lub funkcje komercyjne. A nam zależało na tym, żeby jednak stworzyć taki plac dedykowany lokalnej społeczności. I po właśnie spacerach z producentką Kornelią Binicewicz zdecydowaliśmy się na ten plac
taki jedyny zielony plac właściwie na Kazimierzu, na tyłach starej synagogi, na którym byśmy zbudowali tą naszą, ten nasz taki dzielnicowy mikrokosmos, taką dzielnicę w pigułce. I tutaj właśnie postanowiliśmy zaprojektować ten pawilon jako no, w pewien sposób matrioszkę i odwzorowanie takiego typowego lokalnego placu, mimo że już był na placu, czyli znowu wprowadziliśmy centralną platformę, do której dedykowaliśmy kolejne kubaturki z różnymi funkcjami i wokół nich też wprowadzaliśmy kolejne też przestrzenie aktywności. Przestrzenie sportów, na przykład do polskiego ping-ponga i izraelskiego matkota, ale też różne sposoby dostania, wejścia na tą naszą centralną platformę. No i oczywiście rampy, schody, one służyły też dzieciom jako plac zabaw, tor do zjeżdżania na rowerze i tak dalej. No i tutaj w tym projekcie musieliśmy się zmierzyć z bardzo ograniczonym budżetem, który wymusił na nas właśnie prostotę konstrukcji, ale też sprawił, że zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, jak wykorzystać takie proste gesty, proste materiały, czy też właśnie użycie koloru do tego, żeby ten plac, czy ten pawilon festiwalowy wydawał się właśnie taką mikrodzielnicą, mikroplacem. Więc tutaj zdecydowaliśmy się na skontrastowanie takiej surowej sklejki, surowego drewna z żółtym kolorem, który też świetnie działał jako taki wakacyjny podbijacz nastroju. No i poza tymi, poza właśnie wykorzystaniem sklejki i drewna do architektury pawilonu festiwalowego wprowadziliśmy też takie przezierną płytę falistą, która i pozwalała za dnia przechodzącym ulicą Dajwór zajrzeć do środka i zobaczyć, co się dzieje w naszym centrum festiwalowym, ale też właśnie użycie tych paneli przeziernych PCV sprawiło, że wygląd tego pawilonu i scenografia właśnie festiwalu ewoluowała przy kolejnych aktywnościach i podczas kolejnych pór dnia, bo w ciągu dnia właśnie tworzyła taką powiedzmy wioskę, a wieczorem i w nocy ta strefa festiwalowa zmieniała się w taką niesamowitą scenografię i też latarnię miejską, która sprowadzała właśnie tłumy ludzi na czy to koncerty, czy to właśnie potańcówki do muzyki klezmerskiej, czy pokazy filmowe albo dyskusje. Więc w tych domkach, w tych trzech domkach dedykowanych do platformy musieliśmy pomieścić różne funkcje, no ale właśnie zależało nam na tym, żeby one były głównie niekomercyjne, więc jeden z nich mieścił bibliotekę, drugi warsztat wyjazdowy takiego biura graficznego czy pracowni graficznej Gelada z Tel Awiwu, a trzeci był kawiarenką festiwalową, gdzie można było zamówić kawę z finżanu na przykład, ale też napić się lemonany albo nany, takiego naparu z mięty, którą można było sobie zerwać z donic inkorporowanych w platformę. No i tutaj i tak, mimo że ten budżet był ograniczony, to i tak on był dosyć znaczny, a po dwóch latach festiwal do nas wrócił, żebyśmy znowu zaakcentowali jakoś w jakiś architektoniczny sposób bytność FKŻ-u w przestrzeni miasta. I tutaj pracowaliśmy z tematem warstwy, to był temat tamtego festiwalu. I musieliśmy stworzyć taką przestrzeń wypoczynku naprzeciwko barki koło kładki Bernatka. No i tutaj budżet, jakim dysponowaliśmy, to było chyba 14 tysięcy złotych. No i właśnie w ramach tego budżetu zależało nam na tym, żeby wprowadzić coś
i jakościowego, i spełniającego swoją funkcję, ale też architektonicznego. To było dla nas bardzo ważne, żeby to nie było tylko takie dekorowanie przestrzeni, ale żeby jednak ta struktura, którą wprowadzamy w przestrzeń miasta, miała pewną charakterystykę takiej architektury. Dlatego zdecydowaliśmy się na rosnącą strukturę z parawanów, tworzących nam kolejne pokoje relaksu. No i te parawany to one oczywiście są nawiązaniem do krajobrazu nad Polskim Morzem, gdzie zazwyczaj jeśli znajdujemy się nad wodą, no to obserwujemy właśnie jak ludzie wydzielają sobie te swoje pokoiki, te swoje kolejne przestrzenie do życia za ich pomocą. No i tu nam się spodobało też, że parawany mają taki charakter tymczasowy, więc też wskazują na to, czym ta przestrzeń festiwalowa jest i jaki ona ma charakter. No i tak wyglądało to zrealizowane. Parawany zostały uszyte w taki sposób, żeby zapewniały i intymność w różnych strefach, ale też możliwość wglądu do kolejnych pokoi i sprawdzenia, czy na przykład nie siedzą tam nasi znajomi. No i jeśli myślicie, że budżet 14 tysięcy na pawilon tymczasowy to jest mało, to jest wystawa w BW Design we Wrocławiu, gdzie nie było praktycznie żadnego budżetu na projekt czy na realizację tej wystawy. Jedynie mogliśmy korzystać z materiałów dostępnych w magazynach BWA, wszystkich siedzib, więc to był plus. I mogliśmy też korzystać oczywiście z ekipy wykonawczej właśnie galerii, więc to była taka recyklingowa, bardzo mocno recyklingowa i punkowa wystawa w duchu do it yourself. No ale ona mocno nawiązywała do tematu tej wystawy, bo Ziemia i Woda to był projekt takiego kolektywu wrocławskiego, czy ogólnopolskiego, Food Think Tank, który chyba ma główną siedzibę, że tak powiem, we Wrocławiu i eksploruje różne sposoby wprowadzania jedzenia na stół, właśnie różne możliwości konsumowania, całego w ogóle doświadczenia związanego z jedzeniem i też z przygotowywaniem tego jedzenia. No i dla tej wystawy w przestrzeni, której już teraz nie da się zagospodarować, ponieważ cała jedna, tak jakby jedno skrzydło i tak małej galerii zajmuje teraz taka przestrzeń wypoczynkowa, no to tutaj zdecydowaliśmy się na stworzenie dwóch przeciwstawnych sobie form w charakterze, czarnej chaty i białego stołu. No i w czarnej chacie znajdowała się i wędzarnia na podczerwień i taki magazyn różnych ziół. No a na stole pokazywaliśmy wyroby lokalnych artystów, szkło, też ceramikę, różne potrawy właśnie związane z projektem Ziemia i Woda. No i czarna chata była skonstruowana z różnych płyt sklejkowych, które znaleźliśmy i kantówek, które znaleźliśmy w magazynach BWA. Nawet były zamalowywane jakieś dawne instalacje grupy Luxus, z tego co wiemy, no ale takie jest życie galerii. Więc czarna chata była wybudowana głównie z tego, co znaleźliśmy w magazynach BWA, ale zastrzały wspomagające konstrukcje zostały wykonane z gałęzi, które dostarczył nam Zarząd Zieleni Miejskiej. I właśnie przed rozpoczęciem prac budowlanych skontaktowaliśmy się właśnie z ZZM-em lokalnym po to, żeby przygotował dla nas odpowiedniej długości gałęzie czy też pnie tych chorych drzew, którymi pielęgnacją zajmował się zarząd. No i także w czarnej chacie one zostały użyte jako zastrzały,
a w Białym Stole zostały one wykorzystane do jako nogi, jako taka właśnie konstelacja tych wielu różnych nóg, które musieliśmy uzupełnić oczywiście kantówkami znowu wyciągniętymi z magazynów, no ale udało nam się też stworzyć dzięki temu taką scenografię właśnie podkreślającą ten charakter zrób to sam, ten charakter recyklingowy całej wystawy, no i też właśnie kontekstualny w sensie nawiązania do prac Food Think Tanku i takiego zanurzenia się powiedzmy w tym otoczeniu i w tej ziemi i wodzie. No i czasem oczywiście, czy często, zazwyczaj zajmujemy się projektami aranżacji wnętrz, które widać, a czasami zajmujemy się też projektami aranżacji wnętrz, których nie widać. No i projekt, który opracowywaliśmy dla wystawy monograficznej Laury Limy, Pokój i Pół, w Zamku Ujazdowskim właśnie był takim projektem, gdzie zastanawialiśmy się, ale to było głównie w gestii artystki, jak ma wyglądać przestrzeń ekspozycyjna widoczna dla widza, a naszym zadaniem było zaprojektowanie rewersu tej wystawy w taki sposób, żeby była komfortowa żeby ten rewers był komfortowy dla performerów, którzy z Laurą Limą pracują. I ci performerzy zazwyczaj dla zwiedzających wystawę byli widoczni jako ręce robiące różne czynności, takie jak właśnie wznoszące toasty, skręcające papierosy, szukające klucza. I dla nas zadaniem naszym było zaprojektowanie takie obić tych ścian wewnętrznych, kompozycji, ich konstrukcji, dobranie materacy czy dobranie siedzisk tak, żeby przez te 5 godzin na przykład, gdzie dany performer wykonywał daną czynność, no żeby mu nic nie doskwierało, żeby też nie musiał odchodzić od zmysłów, bo na przykład uciska go jakiś element właśnie konstrukcji ściany. Więc tutaj na tej wystawie zajmowaliśmy się głównie ergonomią architektury, no co też jest ciekawe i co jest często też takim zapomnianym aspektem w projektowaniu architektury na poważnie, gdzie często forma ustępuje funkcji, czy też właśnie jakości tego doświadczenia i komfortowi użytkowania. No i też właśnie zawsze ta nasza architektura, nawet właśnie architektura wystawy, musi spełniać różne zadania. No tam ona miała służyć głównie performerom, a w ramach projektu festiwalu Concentrico w Logroño w Hiszpanii, które zrealizowaliśmy w zeszłym roku, nasza architektura miała formułować taki przestrzenny komentarz do zmian, jakie występują w przestrzeni miejskiej, ale właśnie też zapewniać takie elementy, które my sobie wyobrażamy jako konieczne właśnie w mieście. No i ta nasza rodzina mebli, którą widzieliście na poprzednim slajdzie, wyglądała jak rośliny, jak właśnie takie miejskie sadzonki, dlatego że zauważyliśmy, że właśnie plac w Logroño, na którym ta nasza instalacja miała się mieścić, dawniej wyglądał jak taki zielony skwer, był tak jak miejski ogród, był pełen połaci trawy, wyższych krzewów, większej ilości drzew. Natomiast teraz wygląda tak jak na tym schemacie w środku, czyli pozostawiono tam tak na dobrą sprawę jednodorodne drzewo, a resztę posadzono w donicach. No i to jest też taka sytuacja, która dzieje się w wielu polskich miastach. Oczywiście tutaj mamy w Krakowie powrót drzew na Krupniczą i ewentualność powrotu drzew na rynek, ale przypomnijmy sobie na przykład Kutno, miasto róż, w którym
włodarze i projektanci postanowili uhonorować właśnie tą nazwę miasta, projektując różę z betonu, jedną różę z betonu i drugą z kamienia. Więc tak jakby to przesiedlanie zieleni, czy wywożenie jej z centrów miast i przestrzeni publicznych jest czymś obecnym w całej Europie. No i ten nasz projekt instalacji miał stworzyć taki komentarz do tego. Więc miejskie sadzonki w ogóle nie miały żywej zieleni w sobie, ale swoją formą i charakterem nawiązywały do właśnie form roślinnych, form tej roślinności miejskiej. No i też miały zapewniać to, co zazwyczaj zapewnia zieleń miejska, czyli cień, możliwość odpoczynku, ale też miejsce do zabawy. No i tutaj stworzyliśmy właśnie rośliny w różnej skali, do różnych funkcji. Na festiwalu się okazało, że bardzo też efektywnie służyły jako plac zabaw dla dzieci. No ale w każdym razie udało nam się zbudować palmę, kilka rodzajów krzewów, ale też takie stoliki i siedziska koniczyny, właśnie służące do poznawania nowych ludzi, flirtowania, no i kto wie, może właśnie te czterolistne koniczyny mogły komuś przynieść szczęście. Całe te meble zostały wykonane z drewna, bo cała architektura tego festiwalu Concentrico zazwyczaj właśnie jest budowana z właśnie ze sklejki i później przenoszona w inne miejsca miasta. No i ostatnim projektem, który tak szybko pokażę, to może nie jest już projekt, który realizowaliśmy dla instytucji kultury, ale z instytucją kultury. I to jest projekt dotyczący większej przestrzeni miejskiej, bo Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze. Jest to park, który zanim tereny właśnie Zielonej Góry stały się Zieloną Górą, a były Greenbergiem, to był cmentarzem. I właśnie już w historii Polski został ten cmentarz sekularyzowany i przekształcony na park miejski. I on był właśnie ze względu na tą swoją historię dość po macoszemu traktowany przez władze miasta, bo ludzie też właśnie nie ufali temu, że on został sekularyzowany do końca. Właśnie krążyły miejskie legendy, że tam da się odkopać jeszcze różne szkielety i tak dalej. Więc ten park był zostawiony do degradacji, że tak powiem, dalszej. Ale bardzo o niego dbali, czy też zauważyli jego potencjał lokalni aktywiści. Tutaj mówię o galerii BWA w Zielonej Górze i postaciach dyrektora Kozłowskiego oraz tam ówczesnego kuratora Romualda Demidenko. No i właśnie BWA pracowało razem z Fundacją Salony Marty Gendery nad tym, żeby zainteresować mieszkańców Zielonej Góry tym parkiem, oswoić jego historię, ale też zacząć rozmowy o tym, jak ten park może wyglądać w przyszłości. I przez kilka lat te dwie instytucje prowadziły taką gazetkę parkową, rozdysponowywaną w lokalnym warzywniaku i różnych właśnie miejscach otaczających ten park. I właśnie pisali tam artykuły dotyczące tego, jak takie nowe parki mogą wyglądać, jak się rewitalizuje w nowoczesny sposób. Przeprowadzali też wywiady z różnymi artystami, którzy tam robili interwencje, ale którzy też mogli robić interwencje i mieli wrażliwość według tych kuratorów odpowiednią dla danego parku. No i po właśnie tych latach takiej pracy właśnie nad tą gazetą, nad pracy wprowadzania kolejnych tymczasowych instalacji do parku i warsztatów z mieszkańcami, BWA i Fundacja Salony stworzyły raport z badań społecznych,
nazwany właśnie społeczną koncepcją zagospodarowania Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze. I właśnie w tym raporcie te organizacje zawarły spostrzeżenia mieszkańców dotyczące tego, jak ten park powinien funkcjonować, jakie elementy powinny się znaleźć w nim, jakie powinny być jakości i tak dalej. Więc to jest dosyć moim zdaniem też niestandardowa publikacja jak na polskie, no jak na taką polską historię i tych procesów partycypacyjnych i też procesów rewitalizacji przestrzeni miejskich. No i właśnie na podstawie tego raportu i też rozmów z tymi kolejnymi grupami użytkowników my zostaliśmy zaproszeni do tego projektu po to, żeby stworzyć wizję czy koncepcję rewitalizacji parku na podstawie właśnie tych życzeń obywatelskich. No i dla nas to było bardzo ciekawe, bo analizując ten raport mogliśmy sobie wysnuć czy wyciągnąć z niego wnioski dotyczące tego, jak projektować. No i okazało się, że musimy pogodzić bardzo wiele grup interesu. No i tutaj powstał taki projekt, no dosyć postmodernistyczny, nakładający na siebie różne kolejne warstwy, czy też pętle funkcji, pętle różnych znaczeń, pętle odwołujące się do historii, do różnych stopni aktywności, ale jednak były w nim, w tej naszej kompozycji, były zawarte życzenia kolejnych grup użytkowników, czy też były tam brane pod uwagę te lokalne konteksty, które są wokół i osiedla mieszkaniowego, ale też szpitala i kuracjuszy, którzy chcieli przychodzić do tego parku, się relaksować po zabiegach albo między zabiegami, a dotychczas nie mieli takiej okazji, bo zejść do parku wygodnych takich, żeby ktoś wszedł na wózku, wjechał na wózku, w ogóle nie było, a wejścia też były dość dziwnie wprowadzane, właśnie nie od tych funkcji, które mogłyby się wydawać korespondujące z funkcją parku, ale z zupełnie innych miejsc. No i właśnie ten projekt nasz, powstały z Instytucją Kultury, właśnie z BWA i Fundacją Salony, zapisywał te życzenia mieszkańców, jednak miasto miało na ten park swój własny pomysł. Między innymi chciało tam wprowadzić wyścigi dyliżansów, ze względu na to, że właśnie kolega chyba jednego z urzędników organizował takie. No i obecnie właśnie ten park, no nic się w nim nie dzieje niestety, więc ten proces pracy nad tym parkiem można stwierdzić, że jest nieudany, bo nic tam się w nim nie dzieje, jednak w naszym spojrzeniu było to bardzo wartościowe doświadczenie i wydaje nam się, że właśnie praca z takimi instytucjami czy organizacjami kultury, które mają inną wrażliwość niż urzędy miejskie, jakieś organizacje czy też jednostki planistyczne decydujące o tym, jaki co ma mieć charakter, są o wiele bardziej wartościowe. No i tak powinna wyglądać praca nad przestrzenią miejską. No ale podsumowując tą naszą pracę z instytucjami kultury, już pomijając to zakończenie na mankietach, no to wydaje mi się, że praca nad aranżacjami wystaw może być bardzo wartościowym elementem pracy projektanta, ze względu na to, że po prostu w bardzo łatwy sposób, czy też szybki sposób można testować pewne założenia swojej własnej metodologii projektowej i właśnie sprawdzać się w jednej skali, a później ewentualnie wnioski z tych doświadczeń przenosić na inne skale projektowania, właśnie z tymczasowej na już taką na wieki, ze skali mebla, czy też właśnie aranżacji jednego pomieszczenia do aranżacji miasta albo budynku całego. No i też właśnie w projektowaniu wystaw bardzo ciekawe jest to, że można wreszcie eksperymentować, bo w architekturze takiej na poważnie, powiedzmy, bardzo trudno namówić klienta, czy też w ogóle interesantów
tego projektu na to, żeby zgodzili się wybudować coś albo zainwestować w coś, czego dotychczas na przykład nie widzieli na własne oczy w najbliższym otoczeniu, a architektura wystaw i praca nad tymi tymczasowymi pawilonami daje to, że właśnie instytucje są bardziej skłonne eksperymentować. No czasem właśnie trzeba w tym eksperymencie mierzyć się z bardzo ograniczonym budżetem, ale zazwyczaj właśnie taka praca pozwala otworzyć się na coś nowego. I dziękuję. Dobra. Dzięki, Agata. Zapraszam do zadawania pytań, jeśli ktoś czuje się sprowokowany lub chce wyjaśnić jakieś niejasności. O, świetnie. I oczywiście przypominam, że mówimy do mikrofonu, bo to się wszystko nagrywa. Witam, Karol Lis. Ja mam takie pytanie odnośnie tego, co się dzieje później z takimi, z tymi kompozycjami, z tą aranżacją, jak to jest później przetwarzane, czy to jest poddane utylizacji, czy te elementy są ponownie wykorzystywane w innych projektach, no bo tutaj wspomniała Pani o ekologii, a właśnie chciałem się pod tym praktycznym kwestii ekologii, no bo tam były wykorzystanie pleksji, impregnowanych sklejek, więc wiemy, że to jest ciężkie przy późniejszym no jakby, no pod względem ekologicznym, prawda? Okej. To jeśli chodzi o te sklejki, to domyślam się, że chodzi o projekt FKŻ-u, pawilonów. One nie były w ogóle impregnowane. Nie stać nas też było na to, żeby je lakierować. Ale początkowym założeniem było to, żeby każdy z tych domków, czy też każdy z tych elementów użytych w projekcie FKŻ wyjechał na inne miejskie podwórko albo podwórko kazimierskie i żeby tam funkcjonował właśnie jako taki właśnie lokalny domek, szklarnia, ewentualnie miejsce do zabawy. No i wspólnie z producentką tego festiwalu poszukiwaliśmy takich instytucji, jednak no to spełzły te nasze próby na niczym. Następnie Sabina Francuz chciała przejąć jeden z tych domków na swoją własną działkę. No i to też się nie udało w końcu ze względu na jakieś organizacyjne problemy między festiwalem a osobą prywatną. No i to skończyło się w taki sposób, że materiały te zostały zakupione ponownie przez wykonawcę tego festiwalu, przez wykonawcę tych pawilonów, no i on je ich używał do kolejnych budów, bo to był wykonawca, który zajmował się stawianiem no, takiej architektury zazwyczaj, nie pracą we wnętrzach. No i on wszystkich tych elementów użył dalej do kolejnych swoich realizacji. A jeśli chodzi o aranżację wystaw, no to zazwyczaj te elementy zostają w magazynach galerii. No i kolejni projektanci mogą albo z nich korzystać, albo je jakoś przetwarzać. To my też często tak pracowaliśmy, że mieliśmy inwentaryzację różnych gablot, elementów tych gablot, na przykład właśnie tafli szkła i musieliśmy te elementy wykorzystywać w wystawach, więc instytucje, wydaje mi się też, że ze względu na ograniczone finanse, zazwyczaj starają się ten cykl kolejnych właśnie ekspozytorów przedłużać. No najśmieszniej, czy najśmieszniej, no najciekawiej to wyglądało w pracach nad ziemią i wodą, gdzie nie było takich inwentaryzacji, musieliśmy po prostu sami je stworzyć, spacerując po magazynach BWA, no i tam decydować, co jest możliwe do użycia. Super, dziękuję bardzo. To ja mogę też w tym temacie, Olga Konik, dopytać, czy na przykład na poziomie projektowym bierzecie pod uwagę to na przykład, nie wiem, biorąc, no nie wiem, myśląc o tym, żeby to było łatwiejsze później do rozłożenia, żeby nie wiem, nie okaleczyć ewentualnie materiału, albo żeby, no nie wiem, jakieś łączenia, czy w ogóle to jest możliwe też budżetowo, no bo wiadomo, że takie myślenie projektowe o tym, jak coś ma się składać czy rozkładać, zazwyczaj bierze pod uwagę to, że ten materiał jest bardziej cenny, a jeżeli się wykorzystuje, no nie wiem, właśnie z kartonu, to zazwyczaj trzeba myśleć o tym, że jeżeli
materiał, nie wiem, będzie tani, to też trzeba będzie go tymczasowo połączyć. Czy jest w ogóle przestrzeń na to, żeby na poziomie projektowym myśleć o takich połączeniach i rozłączeniach, czy nie bardzo? Czasem o tym myślimy, czasem nie. Z kartonem była o tyle łatwa sprawa, że on się nadawał do recyklingu. Więc tutaj no to nie było ponowne wykorzystanie, ale właściwie czy wykorzystanie na nowo tych samych elementów, ale mogliśmy go zrecyklingować. A też charakterystyka pracy w różnych instytucjach często wymaga tego, że musimy myśleć o tym, jak dane elementy łatwo się rozmontują, albo one muszą się dać łatwo zmontować i rozmontować po to, żeby też na przykład nie uszkodzić różnych systemów, których muzeum używa do każdej wystawy. I tak na przykład było na wystawie Fotografika, tej tutaj w muzeum w MUFO, gdzie jest to nowa instytucja i ona w swoim, powiedzmy, arsenale posiada takie ruchome ścianki działowe, które mają służyć do aranżacji wszystkich wystaw czasowych. No i to są ścianki właśnie w takim drogim, powiedzmy, że porządnym systemie wykonane. No i instytucji i producentom zależało na tym, żeby ich nie zniszczyć. No a jednak właśnie jakbyśmy nie myśleli w ogóle nad tym, jak te nasze elementy rozmontować, no to byłoby jednak takie zagrożenie, że te elementy, które mają służyć przez dziesiątki jeszcze lat, pewnie byłyby w pewien sposób zniszczone, więc tutaj może nie do końca myśleliśmy o tym, jak łatwo i szybko rozmontować kolejne ekspozytory na części pierwsze, ale staraliśmy się zaprojektować taki system montażu, żeby kolejne elementy były możliwe później do ponownego wykorzystania. Nie jako takie mikroczęści składowe, ale już jako na przykład właśnie te większe półki albo większe gabloty, czy też właśnie takie przestrzenne ekspozytory. Super, dziękuję. To ja pójdę po linii tych pytań. Jestem też ciekawa, czy na przykład jesteście właścicielami tych, jeżeli produkujecie pawilon albo wystawę do wnętrza i ona na przykład instytucja nie jest zainteresowana przejęciem tych elementów, czyli albo jest alternatywa utylizacji, albo czy jest właśnie wtedy alternatywa taka, że to wraca do was jako własność, czy zazwyczaj na etapie umowy już jakby tej własności się pozbywacie? I drugie pytanie, w przykładzie tego projektu tych drewnianych, takich roślinnych elementów, to czy to do was wróciło, czy później na przykład pokazywaliście, czy planujecie pokazywać to w innych miejscach, w innych miastach, właśnie w kontekście tego, co dalej, no jest to pewnie takie pytanie, które trzeba zadać sobie, zanim się zacznie, przystąpi do pracy, prawda? Jestem ciekawa, jak to właśnie u was wygląda. Mhm. A więc my nie jesteśmy zazwyczaj, czy w ogóle nie pracujemy tak, że jesteśmy też wykonawcą tych scenografii i zazwyczaj je może też przejąć, albo ich elementy może też przejąć wykonawca. Więc my zazwyczaj projektujemy i pomagamy instytucjom w doborze wykonawcy, jeśli na przykład to nie jest taka instytucja jak BWA albo różne muzea, które mają swoje ekipy wykonawcze u siebie w ramach instytucji. No i z architekturą właśnie często no nie jest tak jak na przykład w sztuce, że jeśli się produkuje dane dzieło na daną wystawę, no to ono wciąż pozostaje w gestii autora. Tutaj to jest raczej tak, że my jesteśmy takimi wykonawcami, których pracy często nie traktuje się jako dzieła sztuki, powiedzmy, tylko ono zazwyczaj zostaje właśnie w dyspozycji instytucji. I to ta instytucja decyduje, co z tym dalej zrobić, czy właśnie zostawić sobie tą aranżację na potrzeby kolejnych wystaw, czy też ją zutylizować. No i oczywiście teraz coraz częściej pojawiają się te głosy, że należy zaprojektować to kolejne życie,
dla tych aranżacji, dla tych projektów, albo też przedłużyć cykl życia jakiejś poprzedniej wystawy i wykorzystywać i recyklingować i przetwarzać elementy, które były stworzone dla tych wystaw poprzednich. Ale nam się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żebyśmy przejęli jakiś element naszej aranżacji na własne potrzeby. Zazwyczaj. Mhm. A te zielone, aha, a sadzonki? Te zielone, jakby one tam zostały dla instytucji, tak? Tak, one zostały dla festiwalu i ten festiwal Concentrico jest o tyle ciekawy, że on teraz cały czas rozszerza to swoje pole działania i teraz on właśnie ma swoją tą pierwszą siedzibę w Logronio i tam te rzeczy prezentowane są po raz pierwszy, ale te, które mogą wyjechać, one poszukują, czy kurator Javier Peña Ibáñez, on poszukuje kolejnych miejsc, w których one mogą być pokazywane. Dotychczas to część instalacji jeździła na przykład do Matadero w Madrycie, ale teraz widziałam, że on pracuje nad partnerstwami na przykład z San Sebastian, czyli też miastem z północy Hiszpanii, po to, żeby te kolejne elementy jeździły dalej. No i my mamy nadzieję, że właśnie i tak wyglądały też nasze rozmowy z kuratorem, że te rzeczy będą jeździć dalej. No i ja też rozmawiałam jakiś czas temu, ale to na razie niestety tak jakby zostało ukrócone albo przerwane, bo Wrocław i Miejski Instytut Kultury dofinansował w pewien sposób nasz udział w tym festiwalu i oni byli zainteresowani, żeby wprowadzić część tych mebli do Baru Barbara, czyli to jest taki, no ich też tak jakby miejsce pracy, ale to jest też taka galeria polskich mebli. I wtedy, tylko że one by wtedy funkcjonowały jako taki eksponat wewnętrzny, a nie mebel miejski. To jeszcze tylko ostatnie. To jeżeli na przykład te elementy gdzieś tam były pokazywane drugi raz, to czy wtedy ta druga instytucja, czy pierwsza instytucja, która dysponuje tymi obiektami, podpisujecie jakąś umowę na licencję, czy to po prostu już jest na zasadzie takie pro bono, na zasadzie promocji, czy właśnie to jest traktowane jako nadal wasza własność i wasz jakby autorski projekt, który, no, który gdzieś tam za właśnie sam fakt wykorzystania macie jakieś wynagrodzenie, czy to właśnie, jak to jest rozwiązywane? No zazwyczaj tego wynagrodzenia nie ma i muszę też powiedzieć, że następują czasem wrogie przejęcia takich projektów i tak mieliśmy na przykład przy Kole Fortuny, które zaprojektowaliśmy na tą wystawę Warszawy w budowie 8, bo to jest element wystawy, to tutaj, to było Koło Fortuny, no takie jak z teleturnieju w latach 90., które zaproponowaliśmy w ramach pracy konkursowej nad Warszawą w budowie 8. No i ono miało dotyczyć właśnie takiej kapitalistycznej gry we własność mieszkania. No i to był nasz projekt. Po wystawie on został przejęty przez Instytut Architektury i był wypożyczany bez naszej zgody totalnie i bez w ogóle żadnej rozmowy z nami do różnych instytucji albo na różne festiwale i raz było tak, że właśnie to Koło Fortuny jako osobne dzieło było pokazywane w Muzeum Etnograficznym tutaj w Krakowie i Instytut Architektury zaprosił nas dzień przed wernisażem na tą wystawę, żebyśmy sobie mogli przyjść i poklaskać, jak oni to otwierają. No więc niestety właśnie na końcu tak, no ale nie zostaliśmy powiadomieni w ogóle, że to Koło Fortuny w ogóle gdzieś zostanie pokazane. No i to była taka duża nauczka, żeby teraz myśleć też o tych licencjach i ponownym wykorzystywaniu naszych prac. No i teraz, no i oczywiście właśnie czasem jest możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za taką pracę, no ale czasem nie, no i tu musimy się zastanawiać, bo na przykład w zeszłym roku zrobiliśmy projekt
już taki właśnie też znowu bardziej dzieło niż, no nie, że dzieło sztuki, no taką instalację, nie aranżację wnętrza na potrzeby pawilonu węgierskiego na Biennale Architektury w Wenecji. To był taki model, domu meblowego domu, z którym my przekształcaliśmy tak jakby techno sauny. I ten model po wystawie w Wenecji miał wrócić do nas, ale zwróciło się do nas z prośbą Muzeum Architektury Węgierskiej o to, żebyśmy przekazali ten model im do kolekcji stałej, żeby on mógł być u nich pokazywany. No i my się na to po prostu zgodziliśmy. Ale przynajmniej mieliśmy Słucham, no nieodpłatnie, ale przynajmniej mieliśmy kontrolę nad tym, że wiemy, co się z tym modelem dzieje. No niestety czasem musimy takie kompromisy ponosić, no ale przynajmniej dobrze mieć świadomość, gdzie ten model jest, a nie właśnie się dowiedzieć dzień przed wystawą, co się z tym dzieje. No ale jest to faktycznie te licencje i ponowne wykorzystywanie aranżacji, elementów aranżacji, no to jest coś, o czym architekci zazwyczaj nie myślą. I wydaje mi się, że to pewnie jest związane z tym, że architektura, no mimo że właśnie myślimy o tej tymczasowości, wciąż jest traktowana jako taka jednorazowa, a nie system, który można wykorzystywać na różne sposoby. No i pewnie to jest coś, nad czym i my musimy sobie myśleć, ale też pewnie gro projektantów, którzy pracują nad aranżacjami wnętrz i wystaw. Teraz ostatnie pytanie, bo już kończy się czas. Tik, tak? Dziękuję. Ja chciałam zapytać o to, jak jakby traktując tą praktykę związaną z projektowaniem wystaw i przestrzeni tymczasowych, czy udaje wam się to też przełożyć na inne obszary architektury? I czy mogłabym poprosić o opowieść o tym, bo ciekawe są te wątki związane z materiałami, ale też jestem ciekawa, bo jakby traktuję to jak takie laboratorium, które może przełożyć się też na inne strefy, które też wymagają szeregu jakby naświetleń, przemyśleń. Byłabym ciekawa. Więc według nas, tak w naszej tej pracowni, staramy się w ogóle nie brać jako pierwszego kryterium wyjściowego do danej pracy skali tej pracy, ale jej charakter. I wtedy nie jest ważne, czy pracujemy nad meblem, czy czymś większym, no ale staramy się najpierw właśnie zapisać ambicje dotyczące danego projektu, takie życzeniowe znaczenie, co on ma wnosić, no i później przetwarzać to przez te kolejne skale, którymi musimy się zajmować. Czyli na przykład jeśli tutaj zawsze staraliśmy się na przykład komentować temat wystawy, albo właśnie komentować kontekst, w którym ta wystawa jest, no to te wnioski, które mamy właśnie z pracy nad takimi mniejszymi instalacjami, my możemy przetworzyć właśnie później w projektowaniu budynków albo nawet całych strategii. No bo tam też możemy zapisać to, że uważamy, że na przykład niekonieczne jest wyciąganie zieleni z przestrzeni publicznych i należy wprowadzać właśnie dodatkowe elementy, które przejmują funkcję na przykład właśnie zieleni, czegoś, co się wydaje z deweloperskiego, urzędniczego pojęcia zbędne albo problematyczne w utrzymaniu. No i właśnie wtedy staramy się myśleć o tych innych funkcjach i czy ona jest ta funkcja zawarta w pojedynczym obiekcie, czy w jakimś większym budynku, czy też w ciągu programowym, który projektujemy właśnie na przykład w ramach większego placu albo dzielnicy, no to jest ta nauka, którą my możemy też wyciągnąć z pracy nad mniejszymi elementami i mniejszymi aranżacjami. Dobrze, to z przykrością zamykam tą dyskusję, ale zachęcam do zaczepiania Agaty po wykładzie, jeśli ktoś jeszcze ma taką potrzebę. Spotykamy się za pół godziny na wykładzie Petra Władimirowa o architekturze w rozszerzonym polu. I dziękuję ci, Agata, bardzo za wspaniały wykład. Dziękuję. I dziękuję za pytania.